Siemandero, ziomale, witam was serdecznie na kanale Kostakowskim. Ja jestem Kamil, a razem ze mną jest Patrycja Widera oraz Roxana Orłowska. Dzisiaj, kochani, robię dla nich szybkie szoty, a mianowicie szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Dziewczyny, czy jesteście gotowe i czy coś w ogóle przeczuwacie? Tak, jestem gotowa, ja chciałam. Ja bym ogólnie się bał pytań, szczególnie Paty, ale w sumie Roxa też. Dobra, to grajcie sobie 3-4. Chcę być po wszystkim. Gracie sobie 3-4, która ma pierwsze? 3-4. 3, 4. Wow! 3, 4. Czyli Roxana pierwsze? Nie, ja. A, no. Ty wygrasz. Tak, czyli dla ciebie pierwsze 8 pytań, później. Ja nie wiem, czy to dobrze wygrałam. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, odpowiadasz tylko tak lub nie. Zaraz się boję. Ok? Tak. 3, 4. Czy jesteś w ciąży? Zrobię to. Nie, nie jestem w ciąży. Okej, czy jesteś lesbijką? O nie, to są zapytania, ja się już boję za siebie. Nie, no w sumie nie jestem. Nie, okej, lecimy dalej. Czy uprawiałaś kiedyś seks z mężczyzną? Kamil! Miały być piekielne szoty. To są ostre szoty, dobrze, dobrze, ja pracuję. Tak, zdarzyło się. Uwaga, czy jesteś piosenkarką? Będę. Tak lub nie? Nie. Jeszcze nie, dobra, okej. Ale będę. Nagrywasz dla TikToku dla pieniędzy? Nie. Zaczynałam na musicali, więc... Trzeba by na pewno? No tak, znaczy nie, w sensie nie dla pieniędzy. Czy masz kompleksy? Tak. Uwaga, dwa ostatnie pytania. Czy chciałabyś być kiedyś mężczyzną? Nie. Okej. Jeszcze boję się. Ostatnie? Czy ścikałaś się kiedyś w łóżku? Czy co? Czy ścikałaś się kiedyś w łóżku? Kamil! No powiedz prawdę, przecież jakaś mała na pewno. Musimy wiedzieć. Okej, powtórz to jeszcze raz. Czy... Ja bym się zasłaniał, bo już wiem, jaka będzie odpowiedź. Mam nadzieję, że nie w tym. Nie, powiedz tak, wiesz, profesjonalnie. Profesjonalnie, dobra. Czy puściłaś kiedyś mocz podczas snu? Popuściłaś. Po tak. Dobra, uwaga, czas w takim ale razie... Ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo ile miałam lat, a to czy mi się zdarzyło, to wiem. Mogłem mieć wyroczy. Ona jest sprytna, spokojnie. Dobra, lecimy z moimi. Na pewno? Nie, o Jezus. Już się nie mogę wycofać. Ruxauk! Czy masz w planach jakieś operacje plastyczne? Nie. Czy słowa w jakim stopniu zmieniła twoje życie? Tak. Czy przyjaźniłaś się kiedyś z kimś tylko dla własnych korzyści? Nie. Czy umiałabyś się rozstać z tańcem dla miłości? Na przykład z Patrycją Widerą? Nie. Dobra, uwaga. Czy masz kompleksy? Tak. Czy to prawda, że otwiera swój własny kanał na YouTubie? To jeszcze nie koniec! Co się było? Zostaw! Ej, mordo, Jeszcze nie koniec, czekaj. Jeszcze mam dwa kolejne pytania. To nie koniec, ale zostaw już łapkę w górę, bo inaczej w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. To chciałam powiedzieć. Kolejne pytanie, siódme. Czy zawdzięczasz komu swój sukces w social mediach? Ciężkie pytanie. Tak lub nie? Szybki shot! 5, 4, 3, 2, 1. Tadam. Hey, hello, są dwa słowa. Halo, Roxa, zemdlała, nie, jestem pomiędzy takim młotem a kowadą. Jednocześnie bardzo komuś dziękuję za pomoc, ale je zawdzięczam sukces teoretycznie sobie, bo jakby to była moja ciężka praca do tego, aby stanąć na tym miejscu, na którym teraz jestem. Więc jak najbardziej komuś dziękuję za pomoc. Szybkie szoty, tak lub nie? Dziękuję za motywację, o tyle, po prostu. Dziękuję za motywację, oczywiście. Tak. Nie odpowiem na to pytanie. Zmotywowaliśmy. Ponieważ
I tyle. Nie, dyskwalifikacja! Ostatnie pytanie, czy, znaczy Roxana, dla ciebie. Czy lubisz Patrycję Widerę? Nie.